nazwa alternatywna dla Passport, standardu opracowanego przez Wi-Fi Alliance, opartego na standardach 802.11u, mających na celu ułatwić logowanie się w systemach hotspotowych, bez konieczności przeglądania setek SSID, które pojawiają się na ekranach telefonu. Ja dam panu przykład. Wejdźmy sobie w ustawienia. Jeżeli zobaczymy, ile tutaj jest sieci, tak? Ile jest w tym miejscu sieci, to są ekrany, tak? I wokół nas są setki access pointów. Bardzo podobna sytuacja ma miejsce, kiedy gdzieś znajdujemy się w mieście, podróżujemy, jesteśmy w restauracji, w hotelu. Tam również jest ten problem, do której sieci mam się podłączyć. Oczywiście pierwszymi kandydatami są te sieci, które są otwarte, bo być może będzie można tam się za darmo podłączyć, skorzystać z dostępu do internetu, ale potem może nastąpić przykra niespodzianka, że trzeba się zalogować z jakimś hasłem, zapłacić. Więc procedura będzie powtarzana wielokrotnie, aż do zmęczenia materiału. Hotspot 2.0 eliminuje ten problem, eliminuje tę długą procedurę wyszukiwania. Telefon robi to za nas. Telefon w momencie, kiedy zaczyna próbować połączyć się ze światem zewnętrznym, odpytuje wszystkie te hotspoty, które są wokół niego, które wspierają usługę Passpoint, czyli właśnie hotspot Passpoint. Odpytuje potem te access pointy o informacje, z jakimi operatorami mają podpisane umowy roamingowe w sensie Wi-Fi, czyli do których z nich możemy się zalogować. Załóżmy, że jestem klientem firmy XYZ, nie będę tutaj nazywać konkretnego operatora, firma XYZ. Mój telefon z racji tego, że ma data plan wykupiony na 3G, również na przykład na Wi-Fi, ma możliwość logowania się do sieci Wi-Fi XYZ. Ale jestem w Hiszpanii, jestem na MWC, no i teraz do której sieci mam się podłączyć? Być może któryś z tych hotspotów, które sobie znajdują się wokół nas, może zalogować użytkownika sieci XYZ z Polski. Co się dzieje? Mamy tutaj, zapomnę tej chwili tą sieć, do której on jest podłączony. Mamy tę procedurę wyszukiwania, która za chwilkę się zacznie, za momencik on zacznie skanować, już w tej chwili skanuje sieci. Rozpoznaje ten hotspot, który jest w stanie go podłączyć. Teraz pojawi się ten RCKWL, tak? Więc on w tym momencie zaczyna się podłączać. Transakcja logowania następuje z użyciem karty SIM, która jest w tym telefonie. To jest podstawowa sprawa. Standard EAP SIM wykorzystuje kartę SIM do tego, żeby zalogować użytkownika, używając jego informacji zapisanych w systemie HLR operatora macierzystego. Oczywiście to jest tak, że EAP SIM jest wspierany tylko przez ograniczoną liczbę urządzeń. Samsungi w wersji Galaxy, iPhone'y, BlackBerry, Windowsy 8 bodajże, już w tej chwili też. Niestety jest tak, że nie wszystkie Androidy, tak? Więc jest to pewien kłopot. Poza tym ta łatwość podłączenia, jaką panowie widzieli, praktycznie gdybym nie pokazywał tego, urządzenie by się samo podłączyło, zupełnie transparentnie, bez żadnej ingerencji z mojej strony, nie zauważyłbym w ogóle, że jestem nagle podłączony do sieci Wi-Fi. Jest to niezbędny element, jeżeli chcemy używać Wi-Fi jako offloadu dla sieci 3G, bo to wrażenie użytkownika musi być identyczne z tym, co odbiera on, korzystając z sieci GSM, tak? Więc jeżeli nie mam urządzenia, które wspiera EAP SIM, mam kłopot, tak? No bo cała przyjemność skorzystania z tego typu mechanizmu odpada. Na szczęście wersja druga, ten release drugi hotspotu bazy, rozwiązuje ten problem i pozwala nawet na obsługę urządzeń, które nie są w ogóle wyposażone w kartę SIM. Na przykład tablety, 90% tabletów jest sprzedawanych bez modułu SIM-owego, bez interfejsu. Co tutaj się dzieje? Procedura jest bardzo podobna, czyli urządzenie samo potrzebuje dostępne sieci Wi-Fi i most of the issues is in France, because the UAE does not use well.
kandydatek, który musi spróbować sobie popracować troszeczkę. Dzieje się dokładnie taka sama rzecz, tak? Czyli pytamy hotspoty, jakie usługi są dostępne, ponieważ w tym przypadku to urządzenie nie wspiera IFC w żaden sposób, mimo tego, że jest telefonem. To urządzenie będzie pytało o inne możliwości zalogowania. Pojawi się lista dostępnych operatorów z możliwościami zalogowania się u tych operatorów, albo ze znanymi parametrami typu username, password, albo z możliwością zapłacenia mocą jakiegokolwiek środka, czy to będzie karta kredytowa, PayPal, czy jakakolwiek inna metoda. Oczywiście nikt nie lubi się logować, tak? Bo mały ekran nie ułatwia tej całej procedury. Ale tutaj to logowanie będzie tylko raz. W momencie, kiedy wejdziemy do tego online sign-up portalu, w momencie, kiedy zalogujemy się w systemie, system wygeneruje dla nas i wypchnie do urządzenia certyfikat, który będzie używany potem przy kolejnych logowaniach. Z terminem ważności, z zabezpieczeniem sieci, nie łączymy się do sieci otwartej, do sieci szyfrowanej. Mamy możliwość decydowania, które sieci są w jakim priorytecie obsługiwane, które są jako pierwsze, jako drugie, bo to jest drugi element policy provisioning, czyli wypychanie oprócz tego certyfikatu również polityki zarządzania urządzeniem, tych właśnie priorytetów, do których sieci mają być. Eliminujemy tę najbardziej bolesną część, czyli wielokrotne logowania na małym ekranie, mała klawiatura, zapamiętywanie jakichś dziwnych, długich haseł. Dzieje się tylko raz. I potem na czas obsługi tego klienta certyfikat zapewnia ciągłe logowanie. Tutaj wchodzi już mechanizm EAPTLS albo EAPTTLS. To, co jest fajne, to że jeżeli już mamy ten certyfikat, to działa znowu cały mechanizm lizu pierwszego, czyli wychodzimy na przykład z sieci obsługiwanej przez British Telecom, a wchodzimy do sieci AT&T, która ma podpisaną umowę roamingową i nadal możemy się logować. Także tutaj nie trzeba powtarzać całej tej procedury. To jest jedna bardzo ciekawa rzecz, jeżeli możemy na chwilę wrócić do tego lizu pierwszego. Żeby ten cały mechanizm zadziałał, musimy mieć dostęp do sieci domowej. Tak? I tutaj olbrzymią rolę będą odgrywać roaming huby, czyli pośredniczące firmy, które będą miały umowy o dostępu, dotykaniu do tych newralgicznych elementów sieci operatorskich. No bo nie każdy operator będzie pozwalał kawiarni Jasi Fasolka dotykać się do swojego hale. Natomiast ci partnerzy roamingowi, te huby roamingowe będą miały jakby ułatwiony dostęp, a jednocześnie będą mogły podpisywać umowy komunikacyjne. On będzie tunelował ruch z sieci macierzystej operatora tylko tę transakcję logowania. Bo tutaj mówimy o tylko uwierzytelnieniu użytkownika. Oczywiście to jest tak, że w tych wszystkich pomysłach na 3G offload jest też coś takiego jak tunelowanie ruchu do sieci operatorskiej, ale to już odbywa się zupełnie niezależnie od tych właśnie hubów roamingowych. Hub roamingowy zapewnia tylko tę fazę uwierzytelniania, zapewnienia tożsamości, odpowiedniej tożsamości użytkownika. Do tego jest potrzebny operator z systemem HALE. Czy można na tym budować swoje własne, prywatne sieci, na przykład sieć taką na targach? To jest najfajniejsze, właśnie, że w roli tych hotspotów 2.0 mogą występować dowolne firmy. Hotele, centra konferencyjne, restauracje, kawiarnie, małe, duże, nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby przez ten huby roamingowe miały dostęp do baz użytkowników, do serwerów AA, które będą uwierzytelniać użytkowników. Czyli można sobie prywatną, zamkniętą sieć, zupełnie niezależną od nikogo, też zbudować na tym. W ramach na przykład, centrum targowe, które ma, na przykład kilka ośrodków targowych, buduje swoją tylko wodę, swoją sieć, niezależną od nikogo, dla swoich klientów, swoich gości, na przykład, w Poznaniu, Warszawie, Łodzi. Tak. Na jakich urządzeniach to działa? W tym momencie tylko na waszych hotspotach? Na waszych... Implementacje od strony infrastruktury realizują największe firmy, które zajmują się Wi-Fi. Rufus ma pełną implementację zarówno release'u pierwszego, jak i release'u drugiego. Z tego co wiem, żadna inna firma release'u drugiego jeszcze nie zrobiła oprócz nas. Od strony urządzeń, tak jak mówiłem, release pierwszy jest obsługiwany przez Samsunga, obsługiwany przez iPhone'y.
to jest wersja deweloperska Androida, Windowsy 8. To jest, możemy też tam chwilę. Raduj mi na chwilę tablet. To nie są informacje, które normalnie widzi użytkownik. To jest tylko po to, żeby pokazać, jak wygląda mniej więcej polityka, która jest wypychana do terminala użytkownika przez hotspota 2.0. Więc Windowsy 8 jest akurat standardowy tablet związany z Windowsami 8. I mamy tutaj politykę obejmującą na przykład właśnie takie rzeczy jak priorytet poszczególnych sieci, jak wskazanie, gdzie jest serwer zawierający informacje o polityce, jak często trzeba go odpytywać, o aktualizację tejże polityki, właśnie certyfikat między innymi, czy też w ogóle jakakolwiek inna forma uwierzytelniania użytkownika. Całe mnóstwo informacji, które pozwalają na skonfigurowanie zdalnie urządzenia klienckiego, nawet jeżeli nie jest to urządzenie wyposażone w kartę SIM. No bo telefony, operatorzy są w stanie konfigurować zdalnie, wymuszać na nich pewne zmiany konfiguracyjne. Urządzenia bez kart SIM mają zawsze utrudnione działanie. Hotspot 2.0 rozwiązuje ten problem właśnie polityki i dopasowania do wymogów.